Cześć wszystkim, z tej strony Lox, a to jest pierwszy odcinek krótkiej serii poradników od bardzo prostych urządzeń do bardzo skomplikowanych. Postanowiłem nakręcić tą serię, dlatego że zadajecie mi dość sporo pytań, jak zrobić na przykład, żeby kobel automatycznie przytapiał się w stona i bardziej zaawansowane też różne maszyny, bardziej zaawansowane maszyny też pytacie. Będą to poradniki dla nowych graczy, jak i dla zaawansowanych. No ale dzisiaj pokażę Wam, jak automatycznie zrobić właśnie przetapianie. Jest to banalne, przynajmniej dla mnie, a dla Was też się stanie chyba, myślę, że stanie się banalne po tym odcinku. Postawię tu skrzynię i załóżmy, że, nie wiem, w tym miejscu mamy automatyczną fabrykę kobla, o której też nakręcę poradnik. My sobie tutaj włożymy stack kobla. No i ta automatyczna fabryka będzie nam tutaj kobla produkowała, albo nie mamy automatycznej fabryki, chcemy sami wkładać kobla i nie tracić czasu na przetapianie go. Więc tak, skrzynkę każdy umie craftować. Stawiamy skrzynkę. Będzie nam potrzebne do tego tak. Wooden transport pipe robi się w ten sposób. Jakiekolwiek deski i szkło po środku. Do tego będą nam potrzebne tak, albo stone, albo cobblestone transport pipe. Różnią się właśnie, że stone tu się kładzie stona, a cobblestone tutaj. Stonowa jest troszeczkę lepszą rurą od cobblestone'owej, ale tam niewielka różnica jest. Tu jeszcze mam dwie rury, ale to zaraz wytłumaczę, o co chodzi z tymi dwoma rurami. I tak, pierwsza za skrzynką musi być zawsze drewniana rura. Tu zrobimy tak, tak i tak. Postawimy piec. Musi iść rura od góry. Koniecznie musi iść rura od góry, bo materiał do przetopu musi wchodzić od góry, tak jak jest właśnie w piecu. Jeszcze weźmiemy węgiel. Dajmy sobie tu stak węgla. Oczywiście to może być jakikolwiek inny piec. Może być elektryczny piec, wtedy nie będziemy musieli węgla dodawać, nie? Ok, to jest taki systemik. I teraz będzie nam potrzebna następna drewniana rura, z tej strony koniecznie, dlatego że tu będzie nam wyciągało te itemki. Jedna rurka i skrzynia na stona. Ok, ale dobra, jak to uruchomić? Czekajcie, ja sobie tutaj zablokuję noce, niech będzie cały czas dzień. Stawiamy tutaj silnik drewniany, zaraz pokażę crafting, i tutaj drewniany silnik. Drewniany silnik robi się w ten sposób, craftuje. Deski na górze, szkło, wooden jiry, pokazywałem już jak się robi, no i piston. Piston chyba każdy wie, ale pokażę crafting pistonu w ten sposób. Ok, to już mamy. No i teraz nam potrzebne są wajchy do uruchomienia. Damy tu i damy tu. Niech sobie. No i to już jest właściwie wszystko na ten temat, jest gotowe. Teraz Wam jeszcze pokażę te dwie rury, do czego są. To jest złota i redstone'owa. Kraftuje się w ten sposób redstone'ową, a złotą w ten sposób. Praktycznie wszystkie rury z modu Bulletcraft, praktycznie mówię, kraftuje się w ten sposób, że na środku jest szkło, a po boku jest materiał taki, jaki chcemy rurę uzyskać. Czyli jeżeli damy obsydian, to będzie obsydianowa rura, ale tym się na razie nie zajmujmy. Co daje nam złota rura? Zbiję tą i postawię złotą. Widzicie? Złota rura przyspiesza nam materiał w rurach, że nie ślimaczą się tak jak ten kobel w tej chwili, tylko szybko leci. Oczywiście ona potrzebuje dosyć zielonego sygnału, nie? Jeżeli postawimy ją normalnie, no to nie jest tak, nie jest podświetlona. Zobaczcie na teksturkę tego, jest tak podświetlona, a tutaj nie. I to będzie normalnie powoli przechodził materiał. Tu trzeba ją po prostu zasilić sygnałem redstone'owym. Czy to będzie dźwignia, czy pochodnia, czy jakikolwiek inny sygnał redstone'owy obok tego musi być. Natomiast tu sobie pokażę, tu sobie zrobię jeszcze jedną skrzynkę i pokażę Wam redstone'owa. Redstone'owa rura ma za zadanie rozdzielanie, czyli po prostu jeden kobl,
który tu kobl czy jakikolwiek inny materiał, który dążył rurami, pójdzie najpierw tu, do jednego, później do drugiego i później z powrotem. Jeżeli byśmy rozdzielili w ten sposób, że o, damy na przykład na trzy różne skrzynki, stąd będzie tam, nie wiem, z pieca powiedzmy będzie szło, a tu będą trzy różne skrzynki, o tak, to materiał wędrujący stąd rozdzieli się raz tu, raz tu, raz tu. Jest to przydatne na przykład, nie wiem, jak mamy tą właśnie fabrykę kobla i robimy kobel, ale nie chcemy całego na stona przetapiać, tylko chcemy mieć część kobla, część stona. O, widzicie, tu już stąd przetopiony leci. Piecyk przepala, skończył. I silniki wyciągają. Jest, jest. Bardzo ważna uwaga, do tych drewnianych silników wystarczy recynowy sygnał, żadnego innego zasilania i one nigdy nie wybuchają. Będą czerwone na maksa tutaj, teraz są niebieskie, jak się bardziej rozgrzeją będą zielone, później pomarańczowe i czerwone. One nigdy nie wybuchają, także nie musicie się o nie martwić, możecie je postawić, włączyć, mogą być cały czas włączone, nawet jeżeli akurat nie ma tu żadnego kobla, niech sobie będą włączone, nim to nie przeszkadza. Oczywiście możecie wyłączać, to wasz wybór. Dobra, to jest właśnie przetapianie materiałów. Może jeszcze pokażę automatyczny crafting. Dobra, pokażę jeszcze automatyczny crafting. Ok, skrzynka, automatyczny crafting. Pokazywałem, jak się robi? Nie? No to pokażę. Nie, pokazywałem chyba, albo nie. A, wooden jiry, 4, crafting. Wooden jiry się robi z 4 patyków. W ten sposób. I ta sama schematyka. Zawsze drewniana rura. Drewniana rura powoduje to, że wyciąga po prostu itemki. Tu i tu damy skrzynkę. Oczywiście tu damy silnik. Podłączymy go już, niech się rozgrzewa. I załóżmy, że chcemy sobie craftować... Poczekajcie, niech ja pomyślę, co by tu craftować. Cokolwiek. O, na przykład chleby. O tak, no. Mamy zboże. I teraz tak, najpierw musimy w crafting table, ustawić recepturę. O, nie tak. Mamy recepturę. I to zostawiamy, nic nie ruszamy. I tu, zboże znajdzie się tutaj, to po prostu wtedy... Tutaj nic nie znika, ale będzie się automatycznie craftować. To jest przydatne, na przykład, nie wiem, zrobicie sobie automatyczną farmę zboża i czy ręcznie będziecie rzucać do skrzynki, czy będzie dostarczane do skrzynki, to po prostu będzie się wam automatycznie robił chlebek. I to z wszystkim, co da rady craftować, robimy właśnie w ten sposób, że ustawiamy skrzynkę z materiałem, który ma być przekraftowany. Jeżeli to ustawimy w bardziej zaawansowany crafting, że kilka rzeczy potrzeba, no to on dopiero będzie craftował, jeżeli te wszystkie składniki będzie miał w tej skrzynce, nie? No i zawsze pamiętajcie, drewniana rura na początku, później jakakolwiek inna. Jeżeli to będzie, powiedzmy, nie wiem, dalej, 30 bloków dalej, będzie wasza docelowa skrzynka, no to nie zapomnijcie stawiać złotych rur, żeby przyspieszyć materiał, bo im więcej materiału w rurach naraz, no to tym większe mogą mieć lagi. O, tu już się, nie, zielone są, zielone jeszcze. No, a niebieski, zielony, no już są zielone, to już trochę przyspieszyły. Nawet to widać pracę, nie? Troszeczkę szybciej, tamten dużo wolniej chodzi. Tu chyba nawet się już kobl skończył, a jak? Skończył się kobl, no to wrzućmy i zobaczmy, jak teraz ten kobl będzie. O, nie tak, dobra. Jednym minusem tych wszystkich rur blitzcraftowym jest to, że jeżeli tu będzie na czerwono, będzie materiał bardzo szybko zasuwał, piec może nie nadążyć przetapiać i materiał, który będzie po prostu powyżej staka, tutaj będzie wypadał tą rurą i się marnował. To jest minus tych rur. Ok, to na tyle w tym poradniku. Myślę, że dość zrozumiały jest. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego poradnika. Hej, cześć!